Solidarność Rolników Indywidualnych. 9 lutego stacja PKS w PKS-u w Gupczycach, gromadzą się rolnicy, za chwileczkę ruszymy jednym ciągiem, wyznaczoną trasą. Protestujemy przeciwko planom Komisji Europejskiej, przeciwko tym przepisom, które są wprowadzane. Nie zgadzamy się na Zielony Ład, nie zgadzamy, nie zgadzamy się na ugorowanie gruntów, nie zgadzamy się na likwidowanie hodowli. My, rolnicy, chcemy uprawiać ziemię, chcemy godnie żyć. Chcemy również, żeby mieszkańcy mieli dostęp do zdrowej żywności. Ja przede wszystkim dzisiaj apeluję do mieszkańców miast, miasteczek, dużych miast, żeby nas, rolników, popierali. Bo to my, rolnicy, produkujemy żywność, żywność trafia do sklepów i my chcemy, żeby tej żywności polskiej w marketach, no niestety w marketach niepolskich, ale było więcej niż jest do tej pory. Bo to przede wszystkim zależy od Zdrowia naszego również społeczeństwa. Jak jeśli społeczeństwo będzie jadło zdrową żywność produkowaną przez polskich rolników, to nasze społeczeństwo będzie również zdrowsze. Ja dzisiaj dziękuję. Dziękuję wszystkim rolnikom oraz jeszcze, którzy przyjechali, którzy się jednoczą bez względu na poglądy. Gramy do jednej bramki, jedziemy w jednym wagonie i walczymy o lepsze jutro. Walczymy o silne polskie rolnictwo. Protest 9 lutego. Dzisiaj rolnicy Powiatu Wszystkiego pokazali naprawdę siłę. Ponad 100 ciągników. Widzicie Państwo to, co za, nam, to, co za moimi plecami. To jest, można powiedzieć, półmetek tych traktorów. Cała obwodnica głupczyc w ciągnikach. Gdy pierwszy ciągnik wjeżdża na Rondo na początku głupczyc. Ostatni ciągnik zjeżdża z obwodnicy. No coś pięknego. Rolnicy, dziękuję Wam. Czekamy na decyzję Komisji Europejskiej. Liczę na to, że Komisja Europejska wycofa się z całego Zielonego Ładu. Jeśli nie, protesty przybiorą jeszcze mocniej na sile. Rozpoczniemy blokowanie dróg i autostrad. Pozdrawiam. My tą wojnę wygramy! Bo to my w Polsce jesteśmy najliczniejszą grupą zawodową. My wojnę z Brukselą wygramy. Razem wygramy tą wojnę! Dziękuję wszystkim za udział w dzisiejszym proteście, dziękuję policji za pilnowanie porządku, dziękuję zarządcom dróg, którzy umożliwili przejazd w dzisiejszym proteście i wszystkim tym, którzy na ten protest przybyli, dziękuję raz jeszcze. Rolnicy powiatu Wszystkiego jesteście wielcy. dosłownie przelewają krew na polach, na których rodzi się to ziarno. Zbieranie pszenicy na polu, które widziało wojnę, jest jak praca sapera. Takie działania Polaków to małość i hańba. To słowa mera Lwowa, pana Sadowego, a wita się z Państwem Samuela Torkowska i Piotr Zwiewka. O skomentowanie tych słów poprosimy naszego dzisiejszego gościa, współorganizatora Strajku Rolników, i wiceprzewodniczącego Solidarności Rolników Indywidualnych. Tomasz Ognisty, witam Pana. Dzień dobry, witam. Czy ukraińscy rolnicy faktycznie zbierają plony na polach minowych? Pytanie, czy te plony zbierają ukraińscy rolnicy, czy zagraniczne koncerny z zachodu Europy. I to jest przede wszystkim pierwsze pytanie, bo uważam, że ukraińską ziemię w 90% przede wszystkim uprawiają zagraniczne koncerny holenderskie, francuskie, niemieckie, które w Ukrainie mają swoje olbrzymie interesy. Patrząc na sprzęt, który jedzie, sprzęt rolniczy, który jedzie do Ukrainy non-stop, można to powiedzieć, i sprzęt, który już tam pracuje, no nie za bardzo wygląda to, aby cała Ukraina była ogarnięta wojną. Myślę, że wojny na zachodzie Ukrainy praktycznie w ogóle nie ma, gdzie produkcja rolnicza idzie pełną parą. Pe na pewno są, utrudnienia pod tytułem braki paliwa, czy może brak dostępności czasowych jakichś środków ochrony roślin, ale uważam, że pola są obsiewane według planu, a w telewizji ludziom są podawane specjalnie błędne dane, aby myślano, że wojna się toczy w całej Ukrainie. Takim najlepszym przykładem ostatnich, z ostatnich dni jest to, że Ukraina zamierza Opsiać na wiosnę ponad 300 tysięcy hektarów gruntów burakami cukrowymi, gdzie do tej pory siała zaledwie 100 tysięcy hektarów, czyli podwaja zasiew buraka cukrowego, co spowoduje ogromne problemy na rynku cukru w tym roku i w przyszłym roku. Więc jeśli oni zwiększają zasiewy poszczególnych upraw, to znaczy, że tej wojny no nie ma. W pewnych terenach w ogóle. Tutaj do cukru jeszcze przejdziemy, ale czy dobrze rozumiem? Firmy na zachodzie, w Unii Europejskiej, mają swoje interesy na Ukrainie, opłacają tam firmy rolnicze i bez cła wysyłają teraz to zboże do Polski. Tak, oczywiście. Dlatego Unia Europejska nie zgadza się na wprowadzenie cła, ponieważ firmy, które w Ukrainie dzierżawią grunty bądź są już ich właścicielami, są powiązane bezpośrednio z krajami z zachodu, więc dlatego Komisja Europejska nie zgadza się na wprowadzenie cła. I to jest, to jest prosta odpowiedź, dlaczego tak się dzieje. I, to wszystkie, I te wszystkie rzeczy, które wychodzą jakby z Komisji Europejskiej, te wszystkie pomysły są właśnie pomysłami tych zagranicznych, wielkich koncernów, nawozowych, chemicznych, związanych z, z przetwórstwem i z hodowlą. Kto w Polsce kupował zboże z Ukrainy? Mamy opublikowaną listę firm, i jak dobrze widzimy, no, nazwy, nazwy tych firm są podane. W większości rolników znane. Więc jak widzimy, do Polski to zboże przyjeżdżało konkretnie do danej firmy. I ja dzisiaj bym postawił inne pytanie, zażądałbym czegoś innego. Co zrobiły te firmy, które sprowadziły zboże do Polski? Co zrobiły z tym zbożem i komu sprzedały? Bo to, że firmy sprowadziły zboże do Polski, miały do tego prawo. Mówię, jednokrotnie rozmawiam ze znajomymi, którzy zajmują się handlem i mówią: Tomek, no jeśli mam możliwość kupienia zboża w Ukrainie i zapłacę za nie odpowiednie pieniądze, zapłacę za przewóz, zapłacę, opłacę wszystkie potrzebne rzeczy, no to jeśli to nie jest zabronione, no to dlaczego tego nie mogę zrobić? Pytanie tylko powstaje, gdzie były służby. I gdzie dana osoba, która kupiła to zboże w Polsce, czy firma, gdzie sprzedała je dalej? To jest bardzo dziwne, co się stało, ponieważ to wygląda tak, jakbyśmy byli, czy nasze władze, wtedy pisowskie, bo to był 2023 rok, czerwiec, zniesiono cła na zboże z Ukrainy. To wygląda tak, jakbyśmy byli, w sensie nasz rząd, nie my, byli dogadani z Unią Europejską. Bo z tego co pamiętam, to głosowanie nad zniesieniem tego cła odbyło się w Parlamencie Europejskim, gdzie chyba wszyscy europosłowie z Polski zagłosowali za zniesieniem tych ceł. Więc nie znam tylko tych dat, ale na to wygląda, że prawie wszyscy posłowie bo wiem, że ktoś się wyłamał, ale nie znam nazwisk ale prawie wszyscy mamy około 50 posłów, to europosłów. Więc prawie wszyscy zagłosowali za zniesieniem tych ceł. Oczywiście wybuchła wojna, nikt nie wiedział e, jak się zachować, co robić i itd. Uciekający e, mieszkańcy Ukrainy, stojący na granicy itd., więc nikt nie wiedział co się, co się wydarzy za chwilę. No i w tym momencie, jeśli dobrze pamiętam, nastąpiło to głosowanie i zniesienie tego cła. A dzisiaj widzimy, że to wszystko było jakby brutalnym scenariuszem. Przygotowanym przez kogoś. No, tak to zaczyna dzisiaj po prostu wyglądać, że cała układanka została wymyślona w Brukseli. W Ukrainie przygotowywano te agroholdingi od kilkunastu lat. Przecież te firmy w Ukrai na Ukrainie nie wzięły się z niczego, one nie wzięły się wczoraj. Ja pamiętam czasy, kiedy w stronę Ukrainy jechały ciężarówki z, nawet ode mnie z miejscowości, była taka firma, która przez kilka lat nic innego nie robiła, tylko woziła ciężki sprzęt rolniczy na Ukrainę, więc ten sprzęt tam pracuje i uprawia tą ziemię i dzisiaj mamy tego efekt. Nikt nie spodziewał się, nikt tego nawet w Polsce nie przewidział, że może dojść do takiej sytuacji, nikt nawet chyba nie myślał, jak, żeby się zabezpieczyć. Ja jedynie ubolewam, że Polska niestety w tej układance została po raz kolejny ograna przez Zachód, Zachód widać dogadał się z Ukrainą, a my jako Polska proponowa, nie uprawiamy gruntów w Ukrainie. Może to dziwnie zabrzmi, ktoś powie, no jak... ktoś sobie to wyobraża, żeby polskie firmy przy, wspom... przy wsparciu państwa mogły uprawiać grunty w Ukrainie, ale tak robią wszyscy na świecie. Więc to była taka powtórka z lat 90., kiedy w Polsce kończyła się era PGR-ów to PGR-y nie były przejmowane przez lokalnych rolników w większości, tylko były sprowadzane w firmy z zachodu, firmy chemiczne przede wszystkim, przy uzgodnieniu z naszymi polskimi partnerami, gdzie wprowadzano nowe technologie, nowe maszyny, nowe nasiona, siew i tak dalej, i I do dzisiaj te PGR-y, przecież w Polsce sobie trzeba też powiedzieć, że w Polsce takie mini agroholdingi też są, o nich się nie mówi zbyt wiele, ale są w Polsce... Firmy, które posiadają po kilka lub po kilkadziesiąt tysięcy hektarów. Tak więc taki sam model został zastosowany w Ukrai na Ukrainie dzisiaj. I można tylko żałować, że polskie firmy w połączeniu z państwowym wsparciem nie posiadają jakiejś części gruntów. I to jest bardzo dziwne, dlaczego ja o tym myślę? Ponieważ my posiadamy w Polsce również firmy nasienne, które produkują nasiona zbóż, kukurydzy, i tak dalej, i tak dalej. Więc. Rynek ukraiński stałby się takim naturalnym rynkiem zbytu dla polskich producentów nasion, tak? Więc to co dzisiaj robi cały zachód, czyli wszystkie firmy Pionier, KWS, Bayer i tak którzy w Ukrainie mają już zapewniony swój byt, mają swoje gniazdo. Po prostu oni to robią, Wyproduk produkują nasiona, opryski, które później wiadomo są używane na Ukrainie. A czy można powiedzieć, że już od samego początku, od 2003 roku, y, działania władz polskich były po prostu antypolskie? Dzisiaj można się pokusić o takie e, stwierdzenie, że nikt po prostu dyplomatycznie, no, chciałbym poznać, czy e, poprzez naszych ambasadorów, e, Ministerstwo Rolnictwa, MSZ, czy w ogóle jakiekolwiek były prowadzone rozmowy ze stroną ukraińską, czy w ogóle ktoś nad tym pracował, obserwował, czy w ogóle jakby powiedzieć patrzyliśmy na ten proces, który dzieje się w Ukrainie, czy ktoś w Polsce w ogóle to kontrolował, tak? Bo przecież tak jak mówię o tym przewozie maszyn, to trwało lata latami, ten sprzęt rolniczy, ciężki sprzęt rolniczy nowoczesny, najnowocześniejszy Jaki tylko można sobie dzisiaj wymyśleć, on w Ukrainie był wożony kilkanaście lat. Więc tego jest dzisiaj efekt. Teraz jest pytanie: czy właśnie tak jak pani powiedziała, czy od 2003 roku ktoś w Polsce w ogóle nadzorował, kontrolował i patrzył na to, co dzieje się w Ukrainie? To jest troszkę grubsza sprawa z tego powodu, że Ukraińcy mają oczywiście swoich oligarchów. Jednym z nich jest Metrafirtaż, który jest ścigany listem gończym na Ukrainie, w Stanach Zjednoczonych, jeszcze w kilku państwach. Siedzi w Austrii, tam się ukrywa i stamtąd prowadzi interesy na cały świat. On e, rok wcześniej mówi o tym, że ma 100 milionów ton zboża, musi je sprzedać, bo będzie miał straty, a w czerwcu 2023 roku do Polski wjeżdża 100 milionów ton zboża, co oznacza, że Unia Europejska i być może rząd polski dogadują się w takim razie z Dmitro Firtaszem, innymi ukraińskimi oligarchami. A Firtasz jeszcze na dodatek otwiera swoje biuro w Warszawie właśnie w maju 2023 roku przed tą całą aferą ze zniesieniem cła. Czyli tutaj pojawia się nam układ, który jest po prostu ze sobą dogadany. Jeszcze dodać do tego to, że Unia Europejska ma swoje, yy, oczywiście państwa Unii Europejskiej mają swoje Eee, ogromne holdingi rolne na Ukrainie i to wygląda jak plan zniszczenia może Polski w ten sposób, polskiego rolnictwa, tak samo jak wykończyli węgiel. Eee, jeśli te informacje, te 100 milionów ton jest prawdziwe i biuro zostało otwarte w maju 2023 roku, osoby, która jest ścigana eee, i w Europie, i w Stanach i tak dalej, no to pokazuje tylko i wyłącznie, eee, że wszyscy są dogadani. A niszczenie rolnictwa ogólnie, to nie tylko w Polsce, europejskiego, e, była zgoda jakby na niszczenie tego rolnictwa, na początek niszczenia, przy podpisywaniu umowy z Mercosur, czyli z Ameryką Południową i Australią, e, na sprowadzanie wołowiny do Europy. Więc widać, że ktoś skrupulatnie to... Bardzo, bardzo dobrze przygotował. No, rolnicy dzisiaj pytają mnie Tomek, jak to jest, że w Ukrainie spada na Ukrainie spadają tysiące pocisków, a i żaden z nich nie trafia w tory kolejowe. Więc zniszczą domy, domeczki, drogi e, i tak dalej, i tak dalej. Ale żaden pocisk nie trafił w tory kolejowe. Nie? Więc to tak widać, Rosjanie celują i nie, nie, nie byłbym zdziwiony, jeśli okazało się, że również Rosjanie w tym wszystkim jakby e, są tylko wykonaw, wyko, wykonawcami planu e, tych wielkich którzy rządzą chcą rządzić światem i rządzą Europą bo tak to niestety wygląda no więc przy tych tysiącach pocisków żaden pocisk nie słyszymy aby uszkodził infrastrukturę kolejową a jak Pan oceni podejście do całej sytuacji obecnych władz w Polsce? Mówią, że będą wspierać, że będą rozwiązywać problematyczne kwestie. Czy można im zaufać? Jak Wy to widzicie? E, więc jak mogę wrócić do tego 22 roku, kiedy rozpoczęła się wojna. E, widzieliśmy zachowanie polskich władz. Jak to wyglądało? No, otworzyliśmy domy, serca i portfele. No, tak sobie trzeba powiedzieć, aby pomóc tym biednym, uciekającym ludziom. Bo myślę, że te osoby, które wtedy z Ukrainy uciekały, to z tym biznesem praktycznie nie mają nic wspólnego. No ale ilość luksusowych aut, która jeździ dzisiaj na ukraińskich rejestracjach po Polsce, no pokazuje, że osoby, które uciekły, nazwijmy to, w wojny z Ukrainy, no to raczej biedni, biednymi nie są, więc to są auta, które są warte kilkaset tysięcy złotych. Więc to wszystko zaczyna nie pasować, że pokazuje się zupełnie inny, inny obraz. I co rząd wtedy robił? No, rząd próbował robić to, co mógł zrobić, tak? Więc firmy, które w Polsce funkcjonowały już kilka czy kilkanaście lat, zaczęły to zboże z Ukrainy sprowadzać, no bo wiadomo, atak na porty czarnomorskie, co, to, co się stanie, jeśli to zboże nie trafi do Afryki, Afryka będzie głodna. Jak jeśli będzie Afryka głodna, no to uchodźcy z Afryki przyjdą do Europy, żeby szukać jedzenia i tak dalej, bo ciągle byliśmy karmieni takimi informacjami tutaj Białoruś, granica, więc widzimy, że ktoś tutaj bardzo mocno miał to rozrysowane. I tak to dzisiaj trzeba sobie o tym powiedzieć, bo wtedy nie było mądrych na to na daną sytuację, bo nikt nie wiedział, czy wojna. Mógł się na... wojny nie spodziewał. Nikt się po pierwsze wojny nie spodziewał, było o tym mówione, ale nikt nie spodziewał się, że, że Rosja zaatakuje Ukrainę. Wszyscy myśleli, że, że ta wojna skończy się bardzo szybko. No mamy już drugi, drugi rok, więc wojna trwa nadal. Ale tak jak widzimy, to nie jest wojna taka typowa wojna, bo to jest, no nie wygląda to tak jak typowa wojna, tylko to jest typowa wojna gospodarcza. I to trzeba sobie powiedzieć, bo od samego początku. Ceny gazu, e, produkcja nawozów i tak dalej, i tak dalej. Czyli ja dzisiaj mogę powiedzieć, że to przygotow przygotowanie do wojny trwało troszeczkę przy współpracy, myślę, Unia Europejska, Rosja. Bo CIA wcześniej wiedziało, to Newsweek opublikował to śledztwo, w którym było już wiadomo rok wcześniej, że CIA przygotowuje Ukrainę, dogaduje się z ruskimi. E, I po prostu, że robią takie powiedzmy, mierzą się z Ameryką e, porównanie sił na Ukrainie. Tak. Dokładnie dzisiaj tak to wygląda i pytanie, kto za tym tak naprawdę stoi, bo to uzależnianie Europy od gazu, choćby nawet, tak? Czyli pamiętamy ten słynny Nord Stream 1, później Nord Stream 2, brak zgody ze strony Polski, no to wybudowali rurociąg pod Bałtyku. Znowu, i to już był pierwszy element, gdzie Polska została ominięta, więc takie uzależnianie się od dostaw gazu. Z jednego miejsca. No i to w 22 roku niestety miało skutek taki, a nie inny, że te wszystkie ceny, które były wystrzeliły w kosmos, krótko mówiąc, podniosły ceny, podniosły się ceny nawozów, czyli jest potrzebny do tego gaz. Dzisiaj widzimy, że to wszystko było ułożone, bo od 19 roku Chiny zaczęły bardzo mocno kupować zboże, zaczęły naprawdę. Ściągać to zboże z rynku, i Chiny tak naprawdę w 19, 20, w 19 roku kupiły zboże na 3 lata do przodu. Zrobiły potężne zapasy. No i wiemy, co w, 19, w 20 roku się wydarzyło, czego się nikt nie spodziewało, więc oni byli już zabezpieczeni jakby do pewnych ruchów. I to wszystko powodowało, że ten ogromny popyt na to zboże Chin, te, te robienie zapasów, powodowało, że cena Produktów cały czas była no tak, Bo Oni wykupu, wykupowali wtedy zboże, faktycznie tak, tak było. Tak dzisiaj, było. Dzisiaj, dzisiaj nikt o tym nie mówi, ale Chiny przez dwa czy trzy lata ym, skupowały zboże tak. i dlatego był taki ogromny popyt. I, no, w 20 roku wiemy, że wybuchł wirus, no i zaczęła się taka, nazwijmy to, karuzela w Europie i na świecie, tak? Ja pamiętam, że wtedy mówiliśmy na kanale, że prawdopodobnie będą chcieli nas przygłodzić, bo wtedy było po pandemii, znaczy jeszcze była powiedzmy pandemia, ale już się kończyła. Wtedy jak patrzyliśmy na to, jak wykupują zboże, myśleliśmy, że chcą nas przygłodzić. A to ciekawe, że Pan mówi, że faktycznie z tym boże, zbożem to się zamyka w całość. Tak, no dzisiaj trzeba połączyć, jak ja to mówię, kropki i połączyć pewne fakty, które wydarzyły się wcześniej, na które nikt nie zwracał uwagi, na to się w ogóle nikt nie przygotowywał, a pewni gracze na tym świecie, na szachownicy sobie robili układankę, co zrobimy najpierw, żeby, żeby coś wydarzyło się. Tak więc gracze, graczami. Tutaj weszliśmy w takie tony gdzieś łączenia kropek i tak dalej, ale to wszystko dotyka nas bezpośrednio. Tak. Do czego chcę nawiązać? Do tego, o czym mówiliśmy, czyli do nawozów na, Ukrai na Ukrainie, które są używane, a które w Unii Europejskiej nie można. Jakie to są te nawozy, jakie pestycydy, czy przez przypadek, jeśli nie przyświetlimy latarką tych roślin, jak to nie zaczną świecić, i gdzie te produkty rolne potem idą, bo jeśli je jemy, to jest bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia. No więc właśnie, tu musi nastąpić, bardzo dobrze Pan powiedział, tu musi nastąpić przekaz do społeczeństwa, czyli ja wszystkim mówię dlaczego biorą, skąd się biorą wszystkie choroby choroby na które my jako społeczeństwo chorujemy a zwłaszcza ludzie młodzi i zwłaszcza choroby onkologiczne tak jest to spowodowane czymś tak no przepraszam wszyscy mówią że zdrowo mamy się odżywiać i tak dalej i tak dalej tylko pytanie ekologiczna czy... żywność w supermarketach Oczywiście, ekologiczna żywność, tak. Tylko pytanie, skąd ta ekologiczna żywność pochodzi, jakie ma tak naprawdę parametry, kto ją wyprodukował i na jakich zasadach. I co Teraz, to znaczy ekologiczna? Więc, y, proszę sobie wyobrazić, szanowni państwo, no, jeśli my w Europie, polscy rolnicy i europejscy rolnicy, nie możemy stosować środków od dwóch, trzech, dziesięciu lat, bo zostały one wycofane z Europy, bo są uważane za szkodliwe, czyli trują społeczeństwo. Tak sobie trzeba powiedzieć. Pozostałości tych środków chemicznych pozostają w marchewce, w ogórkach, w ziemniakach i tak dalej. My nie możemy ich stosować, natomiast wszystkie te środki są stosowane w Ukrainie. Na Ukrainie. Więc coś tu zaczyna nie grać. Więc ja dziwię się ja społeczeństwu naszemu bo to jest główna, główny, główny, jakby, no, my to wszyscy jemy, tak? Społeczeństwo polskie ogólnie popiera protestujących rolników, ale ja myślę, że ten przekaz do naszego społeczeństwa, nie tylko naszego, ale również w inny kraj, musi być jeszcze mocniejszy, tak? Że te wszystkie choroby, które się dzisiaj biorą, są yy, przyczyną czegoś, tak? One się nie biorą z niczego. Kto na tym zarabia? No za tym z tyłu, no komu zależy na tym, aby społeczeństwa chorowały? Szczepionki i tak dalej. No wszystkie wielkie koncerny Farmaceutyczne, tak? No, jeśli dobrze kojarzę, to firma Bayer i Bayer z jednej strony produkuje lekarstwa, a z drugiej strony produkuje środki ochrony roślin, tak? I te firmy Bayer, one są używane w Unii Europejskiej? Czy to są te na Ukrainie? Jeszcze. Czy jak, bo jeszcze tutaj chciałbym, bo to, to nas dotyka bezpośrednio, czyli jakie pestycydy nawozy używa się, nie można używać w Unii Europejskiej, jakie używa się na Ukrainie i dlaczego akurat te środki są zakazane w Unii Europejskiej? Nie powiem teraz panu, jakie to są środki, które można używać w Ukrainie. Ja mówię konkretnie o środkach tych, którzy my, jako polscy rolnicy, bo musielibyśmy wejść w nazwy mm -hmm. tych środków, substancje i dalej. Ale rozumiem, że one są bardziej szkodliwe. Bardziej szkodliwe, tak. I Unia Europejska, idąc, myślą, że społeczeństwo w Europie musi być zdrowe i zdrowo jeść, więc nam, rolnikom, zakazuje się używania. Na przykład mieliśmy środki do stosowania czy do grzybobójczego, czy do zwalczania owadów. I nagle ktoś mówi, że nie możemy pryskać tymi, tymi, tymi środkami, ponieważ one szkodzą roślinie gdzieś tam w fazie powiedzmy kiełkowania, czy w tej pierwszej fazie wzrostu, gdzie do zbioru mamy tak naprawdę rok. Ale tak, I co się dzieje wtedy? Nasze plantacje tu w Europie w ten sposób są niszczone przez owady, ponieważ brakuje nam środków, aby ochronić na przykład plantację rzepaku czy plantację zbóż. Przed nalotem różnego rodzaju mszyc i tak dalej, i tak dalej owadów. Więc co się dzieje? Obniżamy sobie w ten sposób plony. Mamy wyższe koszty, bo musimy albo opryskać dane, dane pole jeden raz lub kilka razy, więc zwiększamy jakby nakłady na wyprodukowanie tego, co do tej pory wystarczało zrobić jednym zabiegiem. Natomiast w Ukrainie na Ukrainie te wszystkie środki są stosowane. Więc na, my nie możemy na przykład stosować pewnych środków do, choćby nawet tak nazwijmy do trucia mysz, bo substancje są szkodliwe itd. Tak tak Natomiast w Ukrainie stosowane są stosowane takie środki, że e, o tym słyszałem, że przywiezione do Polski powodowały, że nawet przewracała się, krótko mówiąc, zwierzę naleśna. leśna. Już nie wspomnę o gryzoniach polnych, ale zwierzę naleśna. leśna. Więc e, gdzie my idziemy? W, jakim, w którym kierunku my idziemy? I to później idzie do polskich marketów. No, i tutaj musimy znowu zrobić po kolejne połączenie, czyli te produkty, które są przywożone z Ukrainy, trafiają do zakładów przetwórczych w Polsce. i teraz trzeba sobie zadać pytanie, do kogo te zakłady przetwórcze w Polsce należą. Główne firmy wędliniarskie, produkujące oleje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj w internecie pojawiają się firmy, które sprowadzały to zboże z Ukrainy. No, i teraz łączymy to z firmami, które przejęły tak zwany przemysł przetwórczy, rolno-spożywczy w Polsce. No i okazuje się, że te firmy, które sprowadzały zboże, również mają przemysł przetwórczy u nas w Polsce, i koło zaczyna się zamykać, tak? Ja się zastanawiam, czy, czy w tym wszystkim chodzi wyłącznie o interesy i o pieniądze, czy być może po prostu również przy okazji o depopulację. Tak, oczywiście, że tak. No, jeśli. Dzisiaj mówimy, że nasze społeczeństwo już żyje krócej, tak? bo ten wiek się skraca. No, ilość zawało, zawałów innych chorób 30, 40-latków, 50-latków no, pokazuje na to, że nie, niestety, to jest właśnie kierunek działania. Tak? Czyli ktoś powiedział, że mamy na świecie za dużo ludzi. Więc trzeba sprawić, aby tą depopulację, tak jak pani powiedziała, trzeba ją zmniejszyć. No i no niestety, no dzisiaj to obserwujemy, tak? No dzisiaj 30- czy 40-latek, który dostanie zawał i umrze, no to żadna nowość. Co jeszcze kilka, kilkanaście lat temu zostało, jakby byłoby nie do pomyślenia. Bo cały proces Unii Europejskiej, tak jak pani tą datę podała od 2003 roku, później my weszliśmy do Unii Europejskiej. No niestety, Unia Europejska przez ostatnie 20 lat pomogła polskiemu rolnictwu, dając z jednej strony dotacje, nowe narzędzia do pracy, maszyny, nasiona i tak dalej, ale z drugiej strony zlikwidowała nam praktycznie przemysł przetwórczy, przemysł motoryzacyjny, zlikwidowaliśmy produkcję maszyn rolniczych, fabryka Ursusa, która została zamknięta no nieprzypadkowo na 4 lata przed wejściem. Polski do Unii Europejskiej, No to był mechanizm przygotowywany krok po kroku i dzisiaj trzeba o tym głośno mówić. Sprzedaż polskich cukrowni zagranicznej spółce ZIT Cukier, śląska spółka cukrowa 2002 rok została sprzedana aż 17 czy 16 cukrowni. I to wszystko układa się po prostu w jedną. Całość, a dzisiaj jest jakby już kumulacja tego wszystkiego, bo z jednej strony likwidowano hodowlę w Polsce, zabraniano rolnikom. Nie możesz trzymać świnki sobie gdzieś tam w chlewiku, bo świnka musi zostać zgłoszona tam do agencji, musi przyjechać sanepit, zobaczyć jak ona sobie mieszka, musi, musi przyjechać weterynarz, musi ją zaszczepić, musi mieć kolczyk, trzeba ją zgłosić. Jak chcesz ją zabić, no to później stwierdzono, że musisz mieć specjalne uprawnienia i w ten sposób, w ten sposób przez 20 lat, Szanowni Państwo, wyczyszczono polską wieś z żywności. Dzisiaj na polskiej wsi, e, gdybyś, gdybyście chcieli sprawdzić, nie szukając daleko, nawet tutaj w okolicach, gdzie, gdzie każdy z nas mieszka, gdyby się rozejrzał po naszych małych wsiach, miasteczkach, okazałoby się, że mało kto na wsi dzisiaj już trzyma kury lub trzyma świnie na własny użytek. Były rząd za naszym, jakby tak nazwijmy to, naciskiem i podpowiedzią wprowadził, aby do 10 sztuk, jeśli chodzi o hodowlę trzody chlewnej, mógł sobie każdy produkować i hodować bez tych wszystkich wymaganych przepisów, no bo przecież mieliśmy ASF, tak? Który również w Polsce nie był przypadkowy i on tylko występował na wschodniej stronie Polski i centralnej, a nigdy na zachodniej albo na zachodniej prawie w ogóle. Więc no jest kolejny przypadek, że Polska Wschodnia to były małe polskie hodowle, czy centralna Polska to były małe polskie hodowle, polscy rolnicy indywidualni, małe, średnie gospodarstwa, a na zachodniej stronie Polski stoją wielkie koncerny, yy, duńskie świnie, które są hodowane w ilościach tysięcy sztuk jednorazowo, i tam nigdy ASF tak przypadkowo obserwujemy, że nie wybuchł. Czy myśli pan, że wezmą się również za zwyczajne ogródki przydomowe? No bo już kurki nie można bez papierów, świnki nie można bez papierów. Niedawno widziałam takie rewelacje w jakimś artykule, że ponoć y, według panów smutnych w garniturach y, przydomowe ogródki wytwarzają więcej CO2 niż takie regularne plantacje. Więc, więc zabiorą na, nam również ten nasz kawałek podłogi, nasz kawałek marcheweczki szczypiorku? Już jesteśmy skazani na tą żywność świecącą na zielono? No, dlaczego dzisiaj Unia Europejska mówi o syntetycznej żywności? Dlaczego dzisiaj w ogóle ktoś daje pieniądze na to, aby w laboratoriach próbowano, bo dzisiaj próbują wyprodukować syntetyczną żywność, czyli sztuczne mięso, warzywa są produkowane już w specjalnych laboratoriach. No to jest przygotowywanie się na, nazwijmy to na kolejne 10-15 lat do przodu. No i nigdy nie działają na dzisiaj, na jutro, tylko myślą, Układają plan na 10-15 lat do przodu, więc ta polityka Unii Europejskiej, te wszystkie programy 5045, emisja CO2, która jest ładnie wymyślona, to również dotyczy węgla. tak? Zamykamy kopalnię, bo musimy się pozbyć CO2. No przepraszam, czy kopalnia produkuje CO2? Nie. Sama kopalnia w sobie nie produkuje CO2. CO2 jest wytwarzane przy spalaniu węgla. Więc dlaczego nie, nie wprowadzamy nowych technologii do e, elektrociepłowni, filtry i jeszcze nie wiem, jakie inne rzeczy. Tylko ktoś na siłę próbuje w Polsce pod hasłem zielony. E, zielony ład. W Czechach to się nazywa green deal. To jest idealna nazwa. Green deal to jest taki zielony deal, który e, nabierana jest cała Europa. E, wszyscy ci, którzy znają świat, obracają się, jeżdżą po świecie każdy, każdy powie, że Europa oszalała. Tak? W Stanach Zjednoczonych był ostatnio mój kolega, który mówi, że w Stanach Zjednoczonych naprawdę mają dobry ubaw z tego, co dzieje się w Europie i co wyprawia Komisja Europejska. No bo w Stanach Zjednoczonych nikt się nie zastanawia nad jakimkolwiek ograniczeniem i, czy zmniejszeniem pojemności silników w samochodach i tak dalej, i tak dalej. Po prostu jesteśmy takim no, pośmiewiskiem na cały świat, nie? że ta malutka Europa, która ma zaledwie 600 milionów y, mieszkańców y, zbawia świat, tak? Więc y, czy słyszeliście Państwo na przykład o, y, w telewizji ostatnio o PPM-ach w powietrzu? tak nie oglądam telewizji. Ja, ja ostatnio, ale ja oglądam, ja oglądam wszystkie telewizje i pamiętam, że za poprzedniego rządu była taka bardzo silna nagonka odnośnie PPM-ów. Warszawa, smog, y, ludzie nie mogą oddychać, Wrocław, tak. Katowice, Chorzów. Nagle od listopada nie usłyszałem, nie słyszałem w żadnych mediach o PPM-ach, czyli PPM-y jakby chyba zniknęły, może powietrze się nam zmieniło. Nie, to chodzi o zlikwidowanie górnictwa, nie? więc to jest wszystko połączone. To jest, niestety, przykro mi to powiedzieć, ale wrócił dzisiaj rząd do władzy, który do 2015 roku spowodował zamknięcie polskich stoczni. Przecież pan minister, wiceminister Kołodziejczak tak pięknie mówi, wchodzi tam na interwencję do PKP, pokażmy teraz jak wygląda interwencja a pana wiceministra, jak jego czas jest cenny. Kołodziejczak bardzo ostro starał się dowiedzieć, co było przeładowywane poprzedniego dnia. Ja bardzo nie lubię, jak ktoś robi ze mnie idiotę, a pan marnuje mój czas. Mówi, chodzi do tych rolników, mówi jak taki to będzie bronił, rozmawiał z Ukrainą, jak to polskie firmy, które skupowały są złe. To co, on nie pomoże? Lider agrounii? Przede wszystkim uważam, że to nie jest rola wiceministra. Jeśli, jeśli już minister czy wiceminister pojawia się na takiej kontroli, to powinien się pojawić wobec, w towarzystwie specjalnych służb, w sensie Urząd Celno-Skarbowy. I tak dalej. Wszystkie osoby, wszystkie urzędy, które są odpowiedzialne za kontrolowanie granicy, tak? Więc mają odpowiednie do tego instrumenty i tak dalej. A przychodzenie do danej firmy i proszenie o dokumenty, że nazwijmy to jako kontrola poselska i tak dalej, to jest, to jest taki show dla ubogich, nie? To jest taki sam show, jak był robiony w czasie kampanii wyborczej, tak? Więc. Wzajemne obrażanie się, czyli pan Michał Kołodziejczak obrażał Donalda Tuska, Donald Tusk obraża, obrażał Michała Kołodziejczaka, i potem tak, taką wymyślili sobie grę, takiego wspólnego obrażania się. Niestety nasze społeczeństwo no, złapało się na to, bo to było takie fajne, modne, że panowie się wspólnie obrażają. Trzecia droga nigdy nie pójdzie ani z Kaczyńskim, ani z Tuskiem. No wszyscy wiedzieliśmy od początku, że, że pójdzie na pewno z Tuskiem, więc po to została wymyślona trzecia droga. I dzisiaj to, co robi pan minister, wiceminister, no może chce pomóc. Ja nie mówię, że on robi, że robi, czy idzie w, złym, w, złym, w złą stronę, ale on powinien podczas takiej wizyty mieć przy sobie odpowiednie służby. Sanitarne, sanep, sanepidy, celno-skarbowa i tak dalej, straż graniczna. I wtedy możemy mówić o kontroli, tak. W obecności posła, wiceministra. I wtedy bym uważał, że taka kontrola ma sens. I żadna firma nie odmówiłaby okazania dokumentów yy, Urzędowi Celno-Skarbowemu, tak? czy, czy Straży Granicznej do sprawdzenia towaru, yy, który się znajduje w wagonach. No więc takie działania, gdyby robił, uważałbym je za konkretne i za słuszne i że chce coś zmienić. Tak? Ale jeśli słyszymy w nagraniach, że. No minister Siekierski no nie zabrał go do Brukseli, bo jest no niestety, chodzi o zupełnie inne, inne sprawy, chodzi o, o zbliżające się wybory samorządowe, więc no minister Siekierski no nie może zabrać pana Michała Kołodziejczaka do Brukseli, ponieważ jeśli osiągnie jakikolwiek sukces, to to musi być sukces pana ministra związanego z PSL-em, a nie pana Michała Kołodziejczaka związanego z Platformą Obywatelską, więc Dobra. cyrk trwa. Najgorsze sukces może odnieść pan Michał Kołodziejczyk? Tak. Cyrk trwa i najgorsze jest to, że ten, na tym cyrku tracimy my jako polscy rolnicy. Bo tu nie ma czasu dzisiaj już na zabawy, na jakiekolwiek tego typu rozgrywki. A to, jest dzisiaj, to co dzisiaj się dzieje wokół Ministerstwa Rolnictwa, to jest nagra polityczna. Gdzie jest pan Kołodziejczak z Platformy Obywatelskiej, reszta osób jest z PSL-u. Więc. I robimy sobie gierki i my to widzimy, te wszystkie spotkania, zapraszania. Jeszcze bierze w tym udział Izba Rolnicza, która jakby robi za orkiestrę, bo tutaj nikt nie mówi o Izbach Rolniczych. A jak rolnicy teraz Agrounię traktują? Bo to jest bardzo ciekawe, bo Agrounia zawsze, kołodziejczak zawsze się starał jako takiego lidera rolników promować. Jak teraz wypatrzycie patrzycie na Agrounię? Działacze Agrounii są w terenie, my z nimi rozmawiamy. Wielu z tych działaczy jest po prostu no, zawiedzionych tym, co się stało. Ja osobiście liczyłem na to, że jeśli pan Michał Kołodziejczak już startuje z tej listy Platformy Obywatelskiej, zarzekał się, że z nimi nie pójdzie, ale jeśli wystartował z tych list, to uważałem, że jeśli został posłem i naprawdę ma w sercu polskie rolnictwo i polskiego rolnika, to nie zostanie wiceministrem. Po prostu nie weźmie taki wiceministra. No to wy, wychodziło z logiki. Jestem za rolnikami, wszedłem do Sejmu dzięki rolnikom, dzięki tym wszystkim akcjom rolniczym, tym błędom poprzedniego rządu i tak dalej, które umożliwiły jakby na których Michał Kołodziejczak mógł się promować na tych wszystkich akcjach, gonienio, gonitwą za premierem Morawieckim po drogach i tak dalej, i tak dalej. Więc gdyby on był człowiekiem, z rolnictwa, dla rolników i chciał zrobić cokolwiek w rolnictwie pozytywnego, a często się, często go ludzie próbowali porównać do świętej pamięci Andrzeja Leppera. No niestety on Andrzejowi Leperowi nie sięga do kostek i dzisiaj chcąc rozwiązać problemy w rolnictwie, on, po, on powinien, nie, nie miał prawa brać teki wiceministra. No ja do dzisiaj nie wiem, czym zajmuje się tak naprawdę pan wice, wiceminister rolnictwa. Kontroluje jakie, PKP. Y. Jakie ma kompetencje? Mój czas jest wyjątkowo cenny. Jak i Tylko pytanie: czy ktoś mu za chwilę nie zarzuci, że to, co robi, nie jest w gestii jego kompetencji? Bo jako poseł Rzeczpospolitej może sobie kontrolować wszystko i wszędzie. Ale jako wiceminister ma określone zadanie. Więc ja uważam, że najlepszą rolą, jeśli chciałby zjednoczyć tych z, z ludzi, których no, nazwijmy to, wielu ludzi za Gruninie jest oszukanych, czuje się oszukany. Jeśli on by chciał naprawdę tych ludzi zjednoczyć i pociągnąć, to on powinien zrezygnować dzisiaj z tej funkcji, bo on jako wiceminister nie rozwiąże tych problemów, a tym bardziej widzimy, że jakiś podział w Ministerstwie Rolnictwa następuje, ponieważ no jeśli on mówi, że minister główny, pan Siekierski nie zabiera go do Brukseli, a podczas kampanii wyborczej pamiętamy dobrze, że y, pojechał z Donaldem Tuskiem Załatwiać e, polskie sprawy, no to coś zaczyna tu nie pasować. Czyli jest zrobiona czysta gra polityczna, przygotowywanie się tak naprawdę do wyborów samorządowych. A e, mówienie o problemach rolniczych to jest taki temat zastępczy. I to sobie powiedzmy szczerze: dzisiaj y, trwa wojna między, w, y, w obecnym rządzie między koalicjantami do przygotowywania się do wyborów samorządowych. Dla nich to jest dzisiaj główny cel. Tak jest, taki jest mój odbiór, obserwuję tą politykę, widzę co się dzieje i dzisiaj zadałbym pytanie panu ministrowi: jeśli chcecie realnie pomóc polskiemu rolnictwu, czy jako ministerstwo, czy rząd wystąpili już do Unii Europejskiej o zgodę na wydanie tych, tej pomocy finansowej? To, co robił PIS, czyli PIS chcąc dofinansować, do dofinansowania do nawozów do hektara, musiał minister Telus wystąpić do Komisji Europejskiej na zgodę, czy polski rząd ze swoich pieniążków może dofinansować rolnikom nawozy. Jeśli chcieli, chciał rząd PiSu dofinansować do sprzedanego zboża, to proszę sobie powiedzieć, wtedy cena zboża była 1100 zł. A rząd występował do Komisji Europejskiej o zgodę na do dopłacenie tam do każdej tony określonej. Określonej kwoty, to musiał znowu wystąpić do Komisji Europejskiej. To wszystko trwało 3-4 miesiące, pół roku. Jestem ciekawy, czy obecny rząd w ogóle wystąpił do Komisji Europejskiej z takim zapytaniem, bo nigdzie w mediach o tym nie słyszymy. A takich protestów, jak są dzisiaj, nie było do tej pory. I ja myślę, że rolnicy się nie cofną. Nie będzie takiej możliwości i może dojść do naprawdę dramatycznych scen i sytuacji i to trzeba jak najszybciej e, ustabilizować no i przede wszystkim zapytać stronę ukraińską, co tak naprawdę e, strona ukraińska zamierza z tym zrobić. Już cię oddaję głos Samuela, tylko jeszcze e, pokażmy widzom, proszę bardzo, żeby państwo nie myśleli, że nasi rolnicy to naiwniacy, to sądzą o panu Michale Kołodziejczaku. Marynarkę. Okay. Tyle. Dziękujemy za dzisiejszy dzień. Dziękuję. Co innego rano mówiłeś? Dziękuję. Nie wiem. Nie, mówię ciągle to samo. Ale ja nie będę się skusił. No co? Nie ciągle chcesz? to samo jestem, mówisz to, i kłamiesz. Jestem ostatnim człowiekiem, który by się ostatni no, no, ale my to będzie... no i zostając jeszcze przy temacie pana Kołodziejczaka, ostatnio miał miejsce raczej taki nieciekawy incydent. Pani Pani Julita Olszewska-Zbrańska, kobieta, która brała udział, bierze udział w proteście rolników, zamieściła filmik, na którym m.in. No, niepochlebnie wypowiada się na temat pana Kołodziejczaka, zarzuca mu, że jest tam przez kogoś finansowany i nazajutrz, ponoć u pani Julity... Po paru godzinach. Po paru, po paru godzinach, godzinach więc, więc bardzo na nazajutrz, <laughs> pojawia się dwóch smutnych panów. No i mówi, że niedobra tak jest mówić o Panu Kołodziejczaku, jak pan to skomentuje. E... Czy, czy są próby zamilczania Jeś... osób protestujących? Jeśli wypowiedź pan, a słuchałem wypowiedzi tej pani, bardzo mi się spodobała. Mocne. I to tak naprawdę naprawdę taka widać pani z taką charyzmą, z takim czysto ludzkim przekazem, widać kobieta, która ciężko pracuje, bo to widać po niej, która ma swoje problemy i. Po prostu z tego całego jakby swojego żalu, złości, po prostu powiedziała to co, to, co myśli. Ona go w żaden sposób, oprócz tam jednego drobnego słówka, nie obraziła. Nawet jeśli go obraziłaby w dużo gorszy sposób, nie powinno dojść do takiej sytuacji. Jeśli jest prawdą, powiem uczciwie, jeśli jest prawdą to, że do tej pani Julity przyjechali silni panowie, i tego typu słowa padły. Jeśli prawdą jest to, że zadzwonił do niej pan wiceminister rolnictwa i kazał jej usunąć ten film, powinien się w trybie natychmiastowym podać, w trybie pilnym podać się do dymisji. Ta pani, obserwowałem ją, była w Sejmie, miała, robion, miała konferencję prasową, więc jeśli wiceminister rolnictwa pan Michał Kołodziejczak w taki sposób się zachował lub osoby pojechały do tej pani i on o tym wiedział, że ktoś do tej pani jedzie, to on w trybie pilnym powinien podać się do dymisji jest ministrem, jest osobą publiczną i myślę, że na protestach, na blokadach usłyszał pod swoim adresem dużo lepsze pozdrowienia, tak to nazwijmy. Więc tutaj ta sytuacja jest dla mnie jakby zero-jedynkowa. No nie może sobie na coś takiego pan minister pozwolić, poseł Rzeczpospolitej, że w taki sposób no, puszczają mu nerwy, no, tak krótko mówiąc, no nie trzyma ciśnienia, więc sprawa jest naprawdę poważna. I panią, i, <laughs> jeśli... Jeśli jest, słowa pani Julity są nieprawdziwe, no to pan Michał powinien skierować też sprawę do sądu, ponieważ jest jakby zakłamywana rzeczywistość, więc ja wierzę tej pani. I tak jest, taka jest moja odpowiedź. Prosta. Obawiam się, że teraz będzie po prostu przepychanka, ponieważ nie pamiętam jaki poseł. Poseł Prawa i Sprawiedliwości zgłosił to do prokuratury na tak. pana Michała Kłodziejczaka. tak, odpowiedział i też zgłosił do prokuratury i teraz będą tam się przepychać, a o rolnikach nikt nie będzie pamiętał za niedługo. Ale przejdźmy jeszcze do sprawy Zielonego Ładu, o którym wcześniej rozmawialiśmy. Zielony Ład zakłada politykę od pola do stołu, czyli produkowanie zwanej ekologicznej żywności, ograniczenie CO2, nawozów i pestycydów. Ukraina, jeśli wejdzie do Unii Europejskiej, dostanie dofinansowania na 36 miliardów euro. I tutaj, co ciekawe, straci, jeśli wejdzie do Unii Europejskiej, ponieważ bardziej opłacalne jest jej sytuacja teraz, kiedy nie ma ceł na granicy polsko-ukraińskiej. Czy tutaj te firmy ukraińskie są aż tak dogadane z Unią Europejską? Zaczniemy od końca. Tak, ja uważam, że firmy, firmy, firmy na Ukrainie, firmy zachodnie są z Unii Europejskiej. I tu nie, ma mówić, tu nie można mówić, że są dogadane. One, one po prostu to ustaliły na początku. Więc dla Czyli mnie. Czyli dla Unii Europejskiej i dla Ukrainy jest lepsza sytuacja, że Ukraina nie jest w Unii Europejskiej? No Polski. przepraszam, jeśli, jeśli pan Zełęcki jedzie do Brukseli, do pani von der Leyen, negocjować jakiekolwiek warunki z pominięciem wszystkich członków Unii Europejskiej, to o jakiej Unii my mówimy? Czyli pasażer na gapę w tym pociągu Unii Europejskiej, no bo dzisiaj Ukraina jest pasażer, pasażerem na gapę, bo nie jest w Unii Europejskiej, zaczepiona została do Unii Europejskiej, jedzie i chce dowodzić. Czyli, czyli cała polityka, cały zamysł Unii Europejskiej w tym momencie przestał już istnieć, tak? Zostało wymyślone, wymyślone pewne działania 20 lat temu. Były one przez ostatnie 20 lat bardzo mocno realizowane. Były prowadzone ogromne inwestycje. No i dzisiaj okazuje się, że, że władze Unii Europejskiej po prostu dogadały się. No więc te wszystkie tematy związane z Mercosumem, czyli, czyli południowa Ameryka, Australia, czyli dogadanie się na sprowadzanie... Wołowiny do Europy. A w wszystko... Europie chce się ograniczyć hodowlę. Tak, a w Europie się mówi, że produkcja właśnie zwierząt to jest zwiększona emisja gazów CO2, więc jeśli tam krówki i, i byczki sobie tam troszeczkę za dużo, nazwijmy to wydzielają Pojedzą i wydzielają za dużo gazów, czyli to jest szkodliwe. Czyli, czyli w Europie te stada, nazwijmy to po wielkości od kilkudziesięciu do kilkuset sztuk, bo takie mamy stada, emitują CO2 i szkodzą atmosferze, czyli światu. No to hodowle, które są w Australii i w Ameryce Południowej po 20-50 tysięcy sztuk w jednym miejscu, no chyba nie wydzielają tego CO2, no więc. No, istne szaleństwo. Unia Europejska została postawiona na głowie i się kręci. Ale jaki to jest straszny idiotyzm? Przecież w Chinach produkuje się te wszystkie metale, z których produkuje się silniki, do samochodów elektrycznych. Tam nie zważają w ogóle na jakiekolwiek zmiany klimatyczne, a nam tutaj gadają o tym, że po pierwsze krowy, i tutaj w ogóle teren Unii Europejskiej. Ja polecam przyjrzeć się na mapie, jaki to jest w stosunku do świata i do stref produkcyjnych świata teren, że krowy zatruwają atmosferę, a tam po prostu te fabryki. Dymią, wpuszczają nie wiadomo jakie chemikalia do atmosfery, no ale tam jest wszystko cacy, bo są interesiki. No więc wychodzi na to, że osoby działające w Unii Europejskiej działają na szkodę Unii Europejskiej. Tak. Nie mówimy, no ta pani, nie pamiętam nazwiska, Greta. Greta? Dobry. Tak, no biedne dziecko, które zbawia świat. No. i zastanawiam się, czy nasze społeczeństwo w Europie jest aż tak głupie. Obawiam się, że tak. Że daje się nabierać na tego typu bajki, bajeczki, to jest, zdajemy sprawę. Kto produkuje traktory w Europie, tak? Wszystkie firmy również są połączone z przemysłem motoryzacyjnym niemieckim. Więc, za to jest moja myśl, za wymianę, za zakup samochodów, ciągników i tak dalej z rynku niemieckiego w zamian my zrobimy tak, że w Europie ograniczymy żywność po to, aby w tych krajach, do których będą ściągane nasze samochody, my przywieziemy od nich żywność. No po prostu tak to dzisiaj wygląda. No i taka jest moja wizja tego wszystkiego, bo inaczej tego nie można nazwać to, szale, to zielone szaleństwo, które się dzieje. No idzie w tym kierunku ugorowania właśnie stosowania tych środków chemicznych, no likwidacja choćby nawet węgla. Będąc ostatnio na Grinne, Włochę, w Niemczech, wspólnie z kolegami, byliśmy w namiocie, byliśmy na spotkaniu z organizacjami niemieckimi, które protestują. Na tym, w tym namiocie pojawił się kanclerz Scholz, pan Scholz. I ciekawym zjawiskiem było to, że te wszystkie organizacje, które były w tym pawilonie, i pan Scholz tam przyszedł sobie, wizytował te wszystkie organizacje, żadna z tych organizacji nie miała nic przeciwko niemu. W tym samym czasie na niemieckiej granicy trwało 3 czy 4 protesty wspólnie z Polakami. I zaświeciło mi się światełko, co działo się w Polsce, kiedy na targach Agrotech w Kielcach pojawił się premier Henryk Kowalczyk. Nagle znalazła się jakaś grupa protestujących rolników, tak jakby taką chcieli swoją złość pokazać na, na premierze, na ministrze. Ja rozumiem wtedy, bo sytuacja była, za słowa pana premiera, no nie powinien mówić, że. Nie sprzedawajcie zboża. Ale pomimo wszystkiego, tak sobie porównałem właśnie zachowanie niemieckich organizacji na Grinewoche, które kompletnie do pana Szolca nie powiedziały nic, a zachowanie w Polsce pewnych organizacji i wtedy za to wszystko odpowiadał lub prawie wszystko Michał Kołodziejczak jako Agrounia, bo te wszystkie akcje i, i, i ludzie powiązani z innymi organizacjami. Nie chcę o tym dzisiaj mówić, kto tam jego... ale Możemy bymy... osobny program zrobić, bo ja obserwuję od początku tak naprawdę Piątki dla Zwierząt działania pana Kołodziejczaka i to zawsze były bardzo dziwne działania. Powiedziałbym tak prowokacyjne i e, jeśli chodzi o metodologię działania, to bardzo przypominało działanie służb. Ale to na, i zamyk, zamykam. I to, zaczyna, I to zaczyna tak właśnie wyglądać, że w Polsce było pozwolenie, to był błąd PiSu, to bez dwóch zdań mówię, to sobie PiS po prostu na to pozwolił, e, że przy takich akcjach czy to z panem Morawieckim, czy to z panem Kowalczykiem, gdzie no, ktoś pozwolił, aby na targach rolniczych zapędzić tam ministra do rogu i go nie wypuścić, no, to tylko pozwalało na jakby jeszcze mocniejsze akcenty, na jeszcze większe prowokacje w kraju. Tak? Bo gdyby, rozumiem, ktoś zgłosił sprawę do prokuratury i z tej grupy osób, która to robiła, zostało kilka osób ukaranych w odpowiedni sposób, to myślę, że całe reszcie odeszłyby ochoty na takie numery. Bo będąc właśnie w Niemczech na Grinewoche, ja nie zobaczyłem a protesty trwają. Nie zobaczyłem, żeby jakakolwiek organizacja, która tam była, cokolwiek mówiła przeciwko panu Scholzowi. Czyli podsumujmy. Trwają protesty w Niemczech. Jest ogromne niezadowolenie. W mediach mamy przekazywany y, obraz, że y, całe Niemcy są złe na pana Scholza, natomiast, łącznie z rolnikami. Natomiast na targach rolniczych pan Scholz został przywitany jak najlepszy kolega. I to jest zastanawiające, co tak naprawdę się dzieje. A z jedną z organizacji, z którą rozmawialiśmy w, Niem w Niemczech, nie będę mówił jej nazwy, okazuje się, że ona swoją siedzibę ma w niemieckim Ministerstwie Rolnictwa. Użył pan takiego terminu zielone szaleństwo. Czy ciekawa jestem, czy w pana opinii, żeby powstrzymać to zielone szaleństwo, czy istnieje jakiekolwiek inne rozwiązanie niż wyjście Polski z Unii Europejskiej? Jeśli Unia Europejska nie zdecyduje się na zatrzymanie tego zielonego szaleństwa, należy powiedzieć stop. Bo przepraszam, my tego nie wytrzymamy. W Polsce, zostały w Polsce tylko dwie grupy społeczne, które jeszcze mogą protestować: to są rolnicy i górnicy. Stoczniowców już nie ma. Żadna inna grupa społeczna w Polsce nie będzie już e, protestować. W Niemczech, z tego co wiem, rozmawialiśmy z rolnikami na różnych granicach, oni się denerwują. Niemieccy rolnicy mają e, finansowanie, do, mają dopłaty do paliwa 20%, mają dopłatę do ubezpieczenia maszyn rolniczych. Mają takie rzeczy, których, o których my w Polsce możemy e, pomarzyć. Ja uważam, że w Niemczech, e, w Niemczech te protesty są e, wspomagane przez rząd. To nie są przypadkowe protesty, ponieważ e, Oprócz tego, że są silne organizacje rolnicze, które są opłacane z, ze składek rolników, ale również ze składek rządowych, z pieniędzy rządowych, i siła tych protestów, czyli to, co robią niemieccy rolnicy, mówimy tutaj o wylewaniu tej gnojowicy, oblewaniu budynków, i tak dalej, i i tak dalej, to musi być na to przyzwolenie rządu. Ja sobie nie wyobrażam, gdybyśmy zrobili protest powiedzmy w centrum jakiegoś miasta, na przykład dzisiaj we Wrocławiu trwa protest, i ktoś z gnojowicą oblałby ten budynek. To przecież organizator tego protestu no, zostałby, podejrzewam, zlicytowany przez prawników i firmy, które rościłyby sobie odszkodowania, natomiast tam w Niemczech musi to być dogadane. Tak, no, mamy informację, że jeden z działaczy związkowych, on współpracuje razem z, z ZIT Cukrem, czy występuje na papierze z koncernu ZIT Cukier, ponieważ tam myślenie z opowieści tych, z opowiadań tych rolników jest takie, że kapitał narodowy, majątek narodowy, czyli ZIT Cukier jest ich firmą, która zrzesza rolników, którzy uprawiają buraki cukrowe, dostarczają do koncernu ZIT Cukier. ZIT Cukier sobie doskonale zdaje sprawę, że jeśli niemieccy rolnicy upadną, ponieważ cukier z Ukrainy zaleje również rynek niemiecki, to również opadnie koncern ZIT Cukier. Pomimo tego, że gdzieś w Ukrainie, z tego co słyszę, też próbuje jakby zaistnieć, więc tam jest polityka pod tytułem Rolnicy, rząd, i niemiecki kapitał grają razem do jednej bramki. O tym nikt nie mówi w mediach. Przeciw Unii Europejskiej. Dokładnie. Przeciw tym wszystkim pomysłom, bo tak naprawdę oni grają tylko i wyłącznie o swoje. Niech nikt sobie nie myśli, że protesty na granicach polsko-niemieckich mają spowodować jakiś luksus dla polskich rolników. Oni za chwileczkę zablokują granicę, uważam, w ogóle dla przepływu towarów z Polski. Powiedzą, bo w Polsce jest tak dużo zboża z Ukrainy, że my od was zboża już nie, chciemy, nie chcemy. I często słyszę od swoich kolegów, którzy zajmują się handlem, mówią: Tomek, dokładnie tak dzisiaj się dzieje. Jest coraz większa trudność sprzedać zboże z Polski. Pomimo tego, że to zboże jest od polskich rolników, ale ta narracja, że to zboże zatrute, czy tam z tymi pestycydami wyprodukowanymi w Ukrainie. Jest w Polsce, więc te firmy na zachodzie coraz bardziej stawiają obostrzenia polskim handlowcom. tak? I dzięki Bogu zaczynają polscy handlowcy rozumieć, że jeśli nam dzisiaj nie pomogą, to ich za chwilę też nie będzie. Bo lokalnie dana firma skupująca, która współpracuje z rolnikami w danym gminie czy powiecie, no jeśli rolnicy upadną, no to on też upadnie. To w ogóle to wszystko, co Pan mówi, to się w głowie nie mieści. I tak zastanawiam mnie, czy w Pana opinii rządzą nami szaleńcy, czy ludzie, którym polski interes narodowy nigdy nie, leżą, nie leży na sercu, absolutnie. Przepraszam za kolokwializm, ale czy Polska jest znowu frajerem Europy? Wychodzi na to, że to, co obserwuję, to, co się dzieje w polskim Sejmie tak, od pewnego czasu, tracimy w ogóle powagę w oczach Europy. No przepraszam, zrobiliśmy z sejmu cyrk, e, transmisje na YouTube, relacje w kinach e, i pokazywanie tego całemu światu, co dzieje się w polskim sejmie. Ja mam takie pytanie, czy jest jeszcze jakiś sejm lub rząd w Europie, który, którego obrady można na żywo oglądać na YouTube? Nie kojarzę, kojarzysz, Piotr? Ale tutaj, Takie rzeczy tylko u nas. Tutaj chciałbym dodać do twojego pytania, ponieważ teraz pan premier Tusk pojechał całować sam Piterne do Francji i Niemiec. I czy tutaj cokolwiek załatwił? Czy słychać coś? Czy rozmawiał o rolnictwie? Czy tylko zrzekł się prawa do reparacji od Niemiec? No więc obserwujemy to wszystko. No proszę zobaczyć. No, no pan Donald Tusk, ja nie słyszałem, żeby mówił coś o rolnictwie. No jeśli był problem za poprzedniego rządu, to ten rząd rozmawiał z nami. I były proponowane czy to różnego rodzaju dopłaty, czy, czy takie czy inne rzeczy. Choćby nawet działania Roberta, pana Roberta Telusa jako ministra i stworzenie piątki państw przyfrontowych, które, wszystko, wszystko, które pięć państw powiedziało stop. I zostało wprowadzone embargo, czyli można. I, było, i byliśmy znowu pokazywani, że my jesteśmy tym złym, tak? bo wprowadzone jest embargo. To, co dzieje się teraz, E, oczywiście to jest ciągłość, jakby pewnych działań, które były, ale one były w jakimś stopniu wyhamowane. Bo to, co dzisiaj się mówi, że. E, ale wydaje e, się, że działania pana to też taki, go wysłał Kaczyński, żeby trochę załagodzić. Ale oczywiście chodziło o załagodzenie, bo rozwiązanie problemu zboża z Ukrainy, importu produktów z Ukrainy, dopłatami. Polskim rolnikom, czyli uzupełnimy Wam straty, niczego nie rozwiązuje. To było rozwiązanie takie chwilowe. To umówmy się, że my nie po to pracujemy, nie po to staramy się osiągać dobre plony, produkujemy zdrową żywność, że to, co wyprodukujemy i sprzedamy, okaże się, że nam zabraknie na opłacenie rachunków i na utrzymanie rodziny, więc. To jest tak, jakby, każdy, jakby osoba, która chodzi do pracy, y, pracuje i zarabia tak mało, że po opłaceniu wszystkich rachunków, no 20, zabrakło pieniędzy na jedzenie, tak? I musi iść do y, urzędu, czy, czy zwrócić się do pomocy społecznej, aby ktoś pomógł. No więc no, co robimy wtedy? No, albo zmieniamy pracę, albo pracujemy więcej, no i y, 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 to dzisiaj tak wygląda. Ale to mówię, to był. Jakby system wymyślony na gorąco, na już, tak? Bo nikt nie spodziewał się, tak jak mówię, no co? Nikt w Polsce nie wiedział? Nikt w Polsce nie wiedział przed wybuchem wojny, że taka sytuacja może nastąpić. Żadne służby specjalne tego nie badali. Nasi ambasadorowie, którzy są w Ukrainie, no przepraszam. To nie działo się w kosmosie, to działo się obok nas. Nikt, wychodzi na to, że nikt tego nie pilotował, tak? Więc no niestety mleko się rozlało. I dzisiaj ten rząd musi sobie poradzić z tym wszystkim. I ja nie słyszę o rozwiązaniu tego problemu. Jedno jest pewne. Jedno jest pewne, co my musimy zrobić. My musimy przywrócić hodowlę i to w trybie natychmiastowym. Musimy powrócić do hodowli, ponieważ ASF spowodował, że... To ASF to też był, to, nazwijmy to, choroba polityczna. To nie jest choroba, która miała na celu tam zmniejszenie populacji dzików, tylko ta choroba dzików zmniejszyła populację hodowli świn, tak? To działa, to jest tak jak z bakteriozą ziemniaka. Bakterioza w ziemniakach polega na tym, że ziemniak można wykopać, można go skarmić, ale nie można go sprzedać. Nie? Można go zjeść, ale nie można go sprzedać. Jeżeli jest chory, ale tak w sumie to nadaje się do wszystkiego, ale nie można go sprzedawać. Nie? No to więc taka choroba troszeczkę wymyślona właśnie też po to, aby ograniczyć Polskę na rynku. Unii Europejskiej, tak? Jako producenta ziemniaków, bo tak dla porównania podam Państwu, że gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, sadziliśmy ponad 800 tysięcy hektarów ziemniaka, a dzisiaj sadzimy 200. W Polsce nadal i nie brakuje ziemniaków. Nie ja zmniejszyliśmy czterokrotnie obszar uprawy ziemniaka, więc to właśnie jest pokazanie, tak? Każdy obszar po kolei jest likwidowany, a na to miejsce jest wprowadzana żywność produkowana. Zupełnie z innej strony. I to jest problem, i to musimy zatrzymać. Ja liczę na to, że rząd obecny ma przygotowany plan, ale z tego, co się dzieje i tego, co widzę, to tego planu kompletnie nie ma. Ja myślę, że pan Tusk w ogóle nie spodziewał się, że wygra wybory, że ten ich cały kabaret wyborczy, który trwał, oni w ogóle nie spodziewali się takiego wyniku, i to dzisiaj pokazuje, że no nawet ta sytuacja gdzieś tam już. Konfliktu w lasach państwowych, że ktoś został szefem z PSL-u, a nie z Platformy, no to musimy go usunąć. No to pokazuje, że oni są kompletnie nieprzygotowani do rządzenia i my czekamy konkretnie na rozwiązania, bo kolejne dopłaty dane rolnikom nic nie spowodują. One tylko pomogą nam przetrwać chwilę. Więc my musimy, tak jak powiedziałem, powrócić do hodowli, odbudować hodowlę świń. Jedna świnka zjada 300 kg zboża. Gdybyśmy podnieśli hodowlę świn, tak jak było paręnaście lat temu, do wielkości około 16-17 milionów sztuk w kraju, a dzisiaj mamy zaledwie chyba 8, no więc proszę zobaczyć, ile my w kraju przerobilibyśmy zboża, które dzisiaj rzekomo y, zalega. Więc y, jesteśmy pozbawieni film przetwórczych. Największe firmy, które w Polsce przerabiają wołowinę nie są nasze. Więc jesteśmy na środku stawu, tak to nazwijmy. Albo jako Polska dzisiaj postawimy twarde warunki Unii Europejskiej. Nie będziemy podlegać, czy nie będziemy patrzeć na ich chore przepisy, pomysły i tak Bo właśnie te zakłady były likwidowane właśnie w taki sposób od momentu wejścia do Unii Europejskiej, albo nas nie ma. I to już nie są żarty. Bo nasze społeczeństwo było przygotowywane do pewnych rzeczy 20 lat. Dzisiaj ludzie są zadowoleni, bo idą do marketu, kupują żywność. To proszę sobie hipotetycznie wyobrazić, co by się stało, gdyby zamknąć markety w Polsce na dwa tygodnie. Chaos. Ale wszystkie małe sklepiki byłyby wykupione. Ale dobrze, to tych, ale tych małych, te małe sklepiki zostałyby wykupione w 48 godzin. Mhm. Tak. Bo mechanizm całej Unii Europejskiej, proszę zwrócić uwagę, jak to wyglądało od początku? Wchodziliśmy do Unii Europejskiej, wszystkie małe zakłady w Polsce piekarnie, małe rzeźnie, małe ubojnie. Przepisy: najpierw hasapy, potem jeszcze inne, 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 inne. Wszystkie piekarnie, które były opalane węglem, do likwidacji. W piekarniach musiało powstać nie wiem Wejście dla pracowników, wejście do magazynu mąki, wyjście z magazynku mąki, lodówka do masła, do drożdży, do, do czegoś. Wszystko do zgodnie ze standardami Unii Europejskiej, tak? Bo ktoś wymyślił takie przepisy, a nasi niestety urzędnicy jeszcze to podrasowali, nie pomagali naszym przedsiębiorcom, tylko to jeszcze jakby bardziej podrasowywali i tak dalej. Z ubojniami było to samo. Małe ubojnie lokalne, które były gdzieś na terenie gminy, nie możesz już robić uboju, bo musisz spełniać takie warunki, takie warunki, takie warunki. Jak on to podliczył, to jedynym najrozsądniejszym rozwiązaniem było to zamknąć. Następną, kolejną, sprawa mleka w Polsce hodowla, hodowla krów. Wszystkie przepisy, które wchodziły, że chłodnia tam, gdzie się znajduje magazyn na mleko, zbiorniki i tak dalej, chłodnia, musi to być wykafelkowane od ziemi po sufit i tak dalej, osobne wejścia sześć umywalek i tak dalej, wielu rolników po prostu zlikwidowało, bo albo nie było na to finansów, albo, albo po prostu odpuściło sobie tą grę i tak dalej. I urzędnicy dodatkowo jeszcze jakby kontrolowali tych wszystkich rolników i, to mo i tak możemy jechać po kolei. I teraz proszę zobaczyć, co się dzieje dalej. Czy na to w ogóle nasze społeczeństwo patrzy? Mamy, yy, nie mamy już małych piekarni. Małe piekarnie zostały gdzieś tam jeszcze jakieś rodzinne, małe piekarnie czy małe jakieś rzeźnie. To tam już, to już jest odsetek. To oni już jakby się nie liczą na rynku. I są tylko duże markety, po które stały, nawet nie płacą w Polsce. Dokładnie. I teraz dochodzimy do momentu yy, właśnie jakości pieczywa. Kiedyś bułka z polskiej małej rodzinnej piekarni to była bułka, która po wypieku ważyła 100 gram. Proszę mi dzisiaj w markecie znaleźć bułeczkę, która waży 100 gram. Pompowana. Dokładnie. E, piekarnie musiały przy. Dlaczego mówię o pieczywie? Bo pieczywo je każdy z nas. To jest jakby podstawa e, każdego... Na polskim stole. Dokładnie. Nieważne czy, czy zasób portfela jest... Mniejszy, większy. Pieczywo jest podstawową rzeczą. I teraz do czego doszło? Mamy pieczywo mrożone, tak? Czyli w piekarniach musiały być spełnione wszystkie warunki, największe obostrzenia odnośnie pieca, czym się pali, jak się pali i tak dalej, i tak dalej, mąka i tak dalej. Natomiast dzisiaj w markecie, pani, która wyjeżdża sobie z pieca indukcyjnego wózkiem na środek marketu, po którym chodzą wszyscy prosto z podwórka, Wyciąga, przy, przynosi w kartonie pieczywo, kładzie je na ziemi, z tego kartonu wyciąga pieczywo zamrożone, wkłada je na blachy i wkłada do tego pieca indukcyjnego. Gdzie są przepisy? Więc proszę zobaczyć, co się stało. Zlikwidowaliśmy małe piekarnie, zlikwidowaliśmy małe ubojnie. Dzisiaj y, chleb, pieczywo jest wypiekane w marketach. Nikt nawet o tym nie wspominał, gdy budowano pierwszy market w poce, że w tym markecie powstanie piekarnia. A ja uważam dzisiaj, że to było wszystko zaplanowane. Wszystko. Po, poszczególne etapy były zaplanowane przez Unię Europejską. My nie wchodziliśmy do Unii Europejskiej po to, żebyśmy byli rekinem Unii Europejskiej, tylko po to, żebyśmy byli rynkiem zbytu. No tak to dzisiaj wygląda. No niestety, to, że dzisiaj rolnicy mają nowoczesny sprzęt, nowoczesne technologie, osiągamy wysokie wyniki w hodowli, w uprawach, to jest jedno. To otrzymaliśmy, ale pozbawiliśmy się przemysłu. Rolno-spożywczego, przetwórni, ubojni, młynów. I tak dalej, i tak dalej. Więc dzisiaj jakby nie kontrolujemy tego, o co my prosiliśmy i zabiegaliśmy od lat. Ma być na zasadzie prostej, jeśli polski młyn jest własnością Skarbu Państwa, czy są to polskie firmy, to one mają zrzeszać lokalnych rolników, które będą dostarczać zboża do konkretnego młyna. Ten młyn produkując mąkę, sprzedając ją, musi się podzielić z dostawcami zboża dywidendą na koniec. Aby każdy dostawca tego zboża do młyna otrzymał przysłowiowy jeden grosik z każdego kilograma mąki. My no tego dzisiaj w Polsce nie mamy. W Niemczech to jest podstawa działania. Więc jeśli my nie. Przezwyczajenia konsumenckie i lokalizm. Tak jest. Koncern ZIT Cukier, który, który produkuje cukier, zrzesza rolników, i później jest wypłacana dywidenda, z którą się dzieli z tymi rolnikami, tak? My dzisiaj no nie mając swoich zakładów, no kto będzie się dzielił z polskim rolnikiem? Czyli polski rolnik swój zarobek kończy na sprzedaży swojego produktu. Żeby zarobić na zbożu w Polsce, musimy je przetworzyć na mięso. Tak jak powiedziałem, musimy wrócić do hodowli w trybie natychmiastowym. Przepisy, które, które są ASF-y i tak dalej. Jeśli mamy za dużo dzików, to trzeba te dziki wystrzelać w odpowiedni sposób i zamknąć temat ASF-u. Tak jak to było w Hiszpanii. Hiszpania 30 lat walczyła za ASF-em i zlikwidowała ASF w momencie wtedy, kiedy zlikwidowała prawie wszystkie dziki. A my ciągle w Polsce przepisami, urzędnikami, że to wina tego pana, to wina weterynarza, to wina myśliwych. Myśliwi mówią, że to nie nasza wina, bo my tylko z lasu korzystamy, ale zwierzyna to jest państwowa. Nie? To są takie absurdy, że na trzeźwo tego czasami nie można słuchać w ogóle, tak? I, i, I wracając dalej do tego, wszystkiego, co się dzieje, do tych marketów, pozwolono na postawienie marketów w centrum miast. Ja, gdy jeżdżę po Czechach, obserwuję, że markety w miastach w Czechach w większości są na obrzeżach miast, a centra miast są zostawione dla tych małych sklepikarzy. Tam, gdzie ludzie sobie mogą podejść do tych sklepików. Taka sytuacja jest u mnie w gminie, gdzie dosłownie mała, mała gmina, małe miasteczko, gdzie Mieszka zaledwie 5 tysięcy, z chyba z małym hakiem mieszkańców. Mamy już dwa markety, i w centrum miasta dosłownie budują trzeci. I wszyscy sklepikarze, którzy w centrum miasta funkcjonują, spożywka tak zwana wiem, że oni za chwileczkę zamkną ten biznes. No, pytam się, kto zezwolił, urbanista i po w ogóle plan zabudowy kto zezwolił na budowanie marketów? W centrum miast. My musimy zadbać właśnie o tych lokalnych, małych sprzedawców, handlowców, którzy, którzy są od lat, którzy prowadzili ten biznes. Druga kwestia, jeśli mogę powiedzieć, kwestia targowisk. Czy ktoś w Polsce, ten rząd, tamten rząd, poprzedni rząd, czy ktoś w Polsce myślał o tym, aby wzmocnić targowiska, aby udostępnić na tych targowiskach Sprzedaż lokalnym podmiotom. Jak wyglądają dzisiaj nasze targowiska? Zostały albo przeniesione gdzieś na obrzeża miast, albo teren został sprzedany, albo wybudowano przez środek targowiska drogę. Albo Lidla. Albo Lidla, albo inny market. Więc obserwując to wszystko, wychodzi na to, że urzędnicy w Polsce i każda władza, która była, Pozwalała tym koncernom zachodnim, było przez tych lobbystów, nie wiem jak to nazwać, było tak dogadane, że mamy tych marketów postawionych tak dużo dzisiaj, że my nie mamy nic do powiedzenia. Targowiska e, uważam, że to jest takie naturalne środowisko. E, przyznam się, e, ja, bym, ja bym sobie dzisiaj życzył, aby polski rząd sprawił, aby lokalni rolnicy mogli sprzedawać swoje produkty przy marketach. Na parkingach, przy marketach. To jest taki mój postulat. Dlaczego tak mówię? Będąc po służbie wojskowej, wyjechałem do Anglii w 2005 roku. Byłem niedaleko Cambridge i tam, w pewnej miejscowości, w której mieszka, obok której mieszkałem, chodziłem na zakupy, i przy Tesco właśnie było wyznaczone miejsce, gdzie lokalni rolnicy, którzy ocaleli, bo tam już rolników też praktycznie w tamtym czasie już nie było, to, to rolnik indywidualny to było określenie takie. Yy, już. No. Nie, 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 nie tak dokładnie. Yy, mogli przyjechać i sprzedawać swoje warzywa i owoce. I to, i to był 2005 rok. Na tych fajnych, wykafelkowanych parkingach, gdzie przyjeżdża masa ludzi, bo żeby sprzedać swój towar, muszą przyjechać ludzie. Tak. Więc dzisiaj te markety są takim skupiskiem. Więc ja bym sobie taki życzył, taki jest mój postulat, aby przy marketach pozwolono handlować lokalnym rolnikom. Czy ten produkuje? Ale to ma być producent, nie handlarz, który kupi ziemniaki od rolnika i przyjedzie sobie handlować pod market i zrobi swoją marżę. Tylko przy marketach mogą handlować rolnicy. Produkujesz dane warzywo, marchew, pietruszkę, buraczki, cebule, co tamkolwiek czy ziemniaki, możesz sprzedawać. Dlaczego nikt w Polsce tego nie chce zrobić? Opodatkujemy markety OK. Możemy je opodatkować. Markety podniosą kwoty. To nie rozwiązuje dalej problemu. Będą, kto będzie za to płacił? Społeczeństwo. Więc yy, brak tych rozwiązań jest od iluś, iluś lat. Wracając do tej Anglii, właśnie obserwowałem to wtedy w Anglii. Ci rolnicy, którzy ocaleli, przywozili swoje warzywa tak, jak je wyciągli z ziemi. One nie były umyte, one nie były pakowane, po prostu sobie leżały w skrzynkach i ludzie przychodzili. Yy, to był moment. Godzina, dwie i tego pana już pod marketem nie było. Jednego czy drugiego. Po prostu oni nie produkowali tego w nie wiadomo jakich ilościach, ale ludzie nie chcieli tej już wymytej, tak jak mamy dzisiaj w tych marketach, bo my, my jesteśmy dzisiaj jako naród, jako Polska, jesteśmy tak zachłychnięci takim tym marketizmem, tak to nazywam. Tak ma być ładnie, czysto, owarzywka muszą być ładnie wypolerowane. Najlepiej, żeby jeszcze były wszystkie jednak... Tak, odpowiedniej długości. I to jest kolejny, tak, i to jest kolejny problem, ponieważ firmy, czy polskie przedsiębiorstwa, które dostarczają te warzywa do marketów, one również borykają się z takimi problemami. Nagle market sobie życzy dostawę ziemniaków, które mają być wielkości, nazwijmy to od 40 do 80 mm. a z tymi przed 40 i po 80? Marchewka ma mieć długość, nie wiem, przykładowo 15 centymetrów. Każda dłuższa i krótsza się nie nadaje. To na przykład ktoś, kto jest dogadany z panią Fordenlajen, jakaś firma, produkuje akurat takie. Dlatego tylko w Unii Europejskiej ale, można takie. Ale my mówimy o Polsce w tym momencie, bo to również do marketów duże polskie firmy czy pakownie. Mamy takie firmy w Polsce, które zajmują się tym dostarczaniem tej żywności do marketów, ale przepisy, które tam obowiązują, no po prostu są chore, tak? Społeczeństwo za to płaci, społeczeństwo o tym nie wie, że, że rolnik, może przykładowo, plon ziemniaków z jednego hektara to jest 40 ton. Tak to przyjmijmy. 40 ton, z których ziemniaka handlowego, czyli tego powiedzmy tam w odpowiedniej kalibracji, będzie 30 do 35, ale ten, który trafi do marketu, bo musi być jeszcze przebrany jeszcze raz, okaże się że będzie około 20-25 ton. Tak? Czyli ile my odrzuciliśmy po drodze? Przecież to jest chore. A społeczeństwo mówi, że żywność jest coraz droższa. Jest droższa, bo wszyscy na tym zarabiają. Dzisiaj ziemniak jest sprzedawany przez rolnika, przeze mnie do hurtowni złotówka, złoty 20, złoty 30. Ziemniak w sklepie to jest 2,50-3,50. ,50. Czyli proszę sobie zobaczyć, rolnik ma, ma kupić materiał do sadzenia do siewu, przygotować go do siewu przygotować pole, uprawić pole, nawozić pole nawozem, posadzić i posiać, pilnować, opryskiwać, zebrać w odpowiednim momencie. Zwieźć do domu, zmagazynować, przechować, przebrać, zaworkować, załadować na busa i zawieźć do sklepu. Zagroż. Tak, więc to jest droga, którą musi zrobić rolnik. Klient przychodzi do sklepu już po gotowy produkt, tam to nie jest narysowane i nie piszą, ten towar musiał dojechać. I to samo dotyczy się leka, innych przetworów, wszystkich przetworów. Więc zatrzymajmy to szaleństwo wszystkich pośredników, jeśli rząd w ogóle ma cokolwiek w Polsce do powiedzenia. Bo zaczynamy się zastanawiać głęboko, że polski rząd w Polsce. Jest marionetkowy. Dokładnie. Minister Gospodarki Ukrainy, pan Taras Kaczka, powiedział ostatnio, że za niedługo Polacy, polscy rolnicy zaczną mordować ukraińskich przewoźników, ale to skomentujemy po pytaniach od naszych patronów. Pan Olaf pyta, czy strajk w przyszłości będzie na taką skalę jak w Niemczech? Myślę, że tak. Jeśli rząd polski nie przedstawi w krótkim czasie e, programu rozwiązania tego problemu, Dopłaty to jest jedno, bo dopłaty muszą być, to jest rzecz oczywista, ale, program, ale programu rozwiązania problemu. Czyli dzisiaj mamy problem nadmiernego zboża ukraińskiego. Ja, ja bym w tym miejscu, jeśli mogę powiedzieć, liczę na coś takiego, bo poprzedni rząd wymyślił korytarze solidarnościowe, które dzisiaj już wiemy, że są niedobre. Są niedobre, dlaczego? Ponieważ towar z Ukrainy jedzie na, jedzie na w, w zachód. Przejeżdża nasz, nasz kraj bez żadnych opłat. Dlaczego Unia Europejska nie, zgadza, nie zgodziła się na cło? No nie będzie Unia Europejska zgadzać się na wprowadzenie cła przez Polskę swoim firmom. No to jest proste. Bo no trzeba sobie powiedzieć, to nie są ukraińscy rolnicy. Ukraińscy rolnicy w Ukrainie tworzą może, nie wiem, 5%. Mają, nazwijmy te swoje małe gospodarstwa do 500 hektarów którzy borykają się z problemami, które myślę, że są 50 razy gorsze niż dzisiaj polscy rolnicy, bo oni są na początku tej drogi i są w ogóle do tego nie nieprzygotowani, albo prawie w ogóle nie nieprzygotowani. Bo tam są oligarchowie. Więc Unia Europejska nie zgadza się na wprowadzenie cła, no ponieważ towar, który jedzie z Ukrainy jest wyprodukowany przez ich firmy. Więc musi być mechanizm. I nasza propozycja jest taka, aby zostały wprowadzone opłaty, czyli wszystkie firmy, które przewożą zboże ze wschodu na zachód, mają dokonać opłat tylko i wyłącznie po to, aby towar, który dojedzie do Niemiec i do Holandii, był 50 euro droższy niż towar, który jest w Polsce. W ten sposób wszystkie polskie firmy na zachodzie będą konkurencyjne. Jeśli towar z Ukrainy będzie 50 lub 100 euro droższy, to wtedy polskie firmy, które kupują od polskich rolników i sprzedają to na zachód, będą mogły od nas ten towar kupować. Kupować przede wszystkim, bo dzisiaj jest zastój, że polskie firmy tego nie chcą kupować, bo nie mają gdzie sprzedać. To o czym mówiłem na początku, że towar z Ukrainy, który przyjechał do Niemiec, jest 50 euro tańszy niż ten, który jest w Polsce. Więc opłaty, które mają być nałożone na firmy sprowadzające, te wszystkie firmy, które są na liście, mają być tak wysokie, przejazdy z autostrady. I tak dalej, i tak dalej mają być tak wysokie, że towar w Niemczech ma być od 50 do 100 euro droższy niż ten, który produkują polscy rolnicy. I następne pytanie od pana Piotra. Czy mogą tak poprowadzić strajk rolnicy, aby nie uderzał w zwykłych ludzi i firmy Polaków? Jeśli zablokują Polskę, to moja firma upadnie, bo mamy obowiązania terminowe, jeśli się z nich nie wywiążemy, Wskutek zablokowanych dróg to zostaniemy obciążeni karą około 4 miliony złotych. Z pewnością będziemy musieli wystąpić z roszczeniami regresowymi wobec SRI, bo, czyli Solidarności Rolników, bo pomimo całej sympatii i poparcia dla rolników nie będziemy mieć innego wyjścia. Ktoś będzie musiał za to zapłacić. Tak, i to są sygnały, które do nas docierają, i patrząc na ten pierwszy zryw, który był 24, 9 i tak dalej, widzimy, że fala ruszyła bardzo mocno. Rolnicy tutaj jest pełna mobilizacja, taka oddolna, ale my właśnie patrzymy na to, bo często dostaję od rolników u siebie pytanie: Tomek, dlaczego nie protestujemy? Dlaczego nie blokujemy drogi? Zablokowanie drogi powiatowej, wojewódzkiej, tak naprawdę nie będzie służyć niczemu. Media w ogóle do nas nie przyjeżdżają, a nawet jak przyjadą media, no to i tak tego nie puszczą w telewizji, więc społeczeństwo się o tym nie dowie. Więc utrudniamy komu życie? Utrudniamy życie naszym sąsiadom, naszym yy, mieszkańcom i tego nie chcemy. Było, jest zasygnalizowane dwa razy, trzy razy kolejne protesty gdzieś lokalnie będą wybuchały, więc albo yy, dzisiaj propozycja jest taka, aby totalnie zablokować granice. Polsko-ukraińską. Wszystkie przejścia i wszystkie możliwe przejazdy, czy to kolejowe, czy to kołowe. I w tym kierunku dzisiaj namawiam wszystkich, aby ten protest centralnie przeniósł się albo do Warszawy, pod Sejm i tylko i wyłącznie pod Sejm, i tam wybudowanie zielonego miasteczka i ściągnięcia rolników, lub pod kancelarię premiera, bo to są decydenci, tak? Często o tym słyszę od ludzi i tutaj się z nimi zgadzam, że protestujcie, utrudniajcie życie tym, którzy tworzą te prawo i mają spełniać wasze postulaty, więc Sejm i KPRM lub granica. I tutaj w najbliższym czasie ta kumulacja nastąpi, myślę, na granicy. Tutaj mówimy o 20 lub tych parę dni po 20 granica i Warszawa. Pytanie od Łukasza. Czy rolnicy poprą wstępne referendum dotyczące wyjścia Polski z Unii? myślę, że jeśli sytuacja nie zmieni się, to tak liczymy na to, że za, y, liczymy na poparcie, liczymy na poparcie przewoźników, bo przecież słyszeliśmy niedawno o proteście przewoźników polskich. I wtedy była taka sytuacja, że rolnicy no, nie popierali może w takim dużym procencie jak dzisiaj, dlaczego tak jest. Ponieważ y, tu właśnie zależy właśnie rola y, związków zawodowych. Tak Mamy taką... Polską mentalność, że jak komuś się dzieje źle, a mi jest jeszcze dobrze, to ja się nie interesuję. I my to mówimy głośno: nie. Dzisiaj wielu producentów trzody chlewnej mówi: nie, będę, nie będziemy was popierać, ponieważ gdy zboże było po 1500 zł, producenci do poprzedniego rządu zwracali się z prośbą, aby sprowadził tańsze zboże z Ukrainy, bo oni nie wytrzymają, nie utrzymają hodowli. Bo nikt w Polsce wtedy nie chciał sprzedawać złoża taniej jak te 1500 1300 zł. I to jest, takie, to jest takie naturalne i to jest połączenie. I tu jest prawda. Zboże ukraińskie wtedy było potrzebne po to, aby tą hodowlę w Polsce podtrzymać, bo na tych kosztach no, niestety producenci trzody nie mieli szans. Więc była ta dopłata do, do hodowli świn. Ale to nie rozwiązywało problemu. Więc właśnie chcemy i mówimy społeczeństwu, pokazujemy, popierajcie nas wspólnie, bo dzisiaj mają problem rolnicy. Za trzy tygodnie będą mieli problem górnicy, bo ktoś wymyśli, że wprowadzi kolejne jakieś obostrzenia do emisji CO2 i do, ktoś powie, że trzeba kopalnie zlikwidować i dalej tego nie będzie. Więc my musimy tak jak w Niemczech. Zauważcie, to jest taki piękny, to jest taki piękny obrazek, gdzie protestują rolnicy, ja o tym mówiłem i jest pełne poparcie społeczeństwa. Ludzie się wręcz cieszą, tak, jak na pikniku. Dlaczego? Bo to oni nie walczą tylko o problem rolnictwa, ale o problemy wszystkich, wszystkich Niemców. Oni się sprzeciwiają na, yy, przeciwko podwyżkom cen energii. Energia w Niemczech jest dwa czy trzy razy droższa niż w Polsce, więc w jednym z postulatów rolników jest również cena energii. Również u nas w Polsce cena energii też jest, ale tam jest jakby zrozumienie tego społeczeństwa, bo społeczeństwo ma to powiedziane przez media, że musimy się przeciwstawić green dealowi, tak to nazwijmy. I my w Polsce musimy się tego nauczyć, bo my w Polsce jesteśmy yy, no, na takim początku tej drogi. Protestują przewoźnicy, no, wodziliście ukraińskie zboże, to Was nie będziemy teraz popierać. Nie, bo Wy macie problem, za chwilę my będziemy mieli problem. Dzisiaj protestują rolnicy. Ja się zastanawiam, dlaczego jeszcze nie mamy poparcia górników, innych grup zawodowych. Przecież oni są też na ostrzu Komisji Europejskiej. Więc musi dojść do takiej, jeśli rząd polski nie przedstawi w najbliższych dniach konkretnego planu działania, to musi dojść do takiej kumulacji. Zablokujemy granicę z Ukrainą i będziemy na nie stali tak długo, aż przyjedzie sam premier Tusk i pan Załański. Pytanie było, czy rolnicy poprą wstępne referendum doty dotyczące wyjścia z Unii Europejskiej. Tak czy nie? Tak. Drugie pytanie od pana Łukasza. Czy rolnicy rozumieją, że nie walczą tylko o swoje postulaty, ale walczą o suwerenność Polski? To może ostatnie półtorej godziny wywiadu o tym rozmawialiśmy. Myślę, że to wybrzmiało. Ja tylko dopowiem to, co Tomasz przed chwilą powiedział, że to bardziej jest kwestia, żeby Polacy zrozumieli, że to jest w ich interesie ten strajk. Ale ostatnie pytanie od pani Izy. Czy rozmawiają z rolnikami z innych krajów i planują wspólne działania i akcje? Jeśli tak, to z którymi krajami? Które kraje, rolnicy? Są najbardziej otwarte na współpracę, a które są raczej niechętne. Ze względu na położenie geograficzne mojej, tutaj tą, tą część Polski, czyli południe, mam bezpośredni kontakt z Czechami, ze Słowakami, a Czesi i Słowacy zapewniają nam kontakt z Węgrami, z Rumunami, więc to jest wszystko fajnie połączone. Również mamy bezpośredni kontakt z organizacjami niemieckimi, holenderskimi, jak również francuskimi. I to tworzy już olbrzymią siłę. Nawiązaliśmy te kontakty, spotkaliśmy się z Francuzami, spotkaliśmy się w grudniu 10 grudnia, pojechaliśmy do nich. Z Niemcami jesteśmy w bezpośrednim kontakcie, po prostu wymieniamy się. I to, i to jest siła, i to pokazuje tę siłę, że tylko razem możemy powstrzymać szaleństwo tych ludzi, którzy chcą przewrócić Europę, bo to jest plan ludzi, którzy chcą przewrócić Europę. Jeśli rolnicy tego w Europie nie zrobią, nie zrobi tego żadna inna grupa społeczna. Zbliżając się no niestety, ale pomału do końca naszej rozmowy, trzeba zapytać przede wszystkim o przyszłość strajku. Wiemy, że dzisiaj trwa protest we Wrocławiu 20, planowany jest najazd na Warszawę. Co dalej? Zobaczymy, co, wyda zobaczymy, co wydarzy się 20. Dzisiaj we Wrocławiu pod siedzibą Parlamentu Europejskiego. Wjechały traktory, zebrali się rolnicy i myślę, że również mieszkańcy. Wrocławia, 20 jest protest w Warszawie. Część ludzi będzie w Warszawie, część ludzi będzie na granicy. Moim zdaniem, protest w Warszawie będzie mniej skuteczny, bo ja uważam, że na dzień dzisiejszy trzeba należy zablokować granicę. Należy zablokować granice i, tak jak powiedziałem wcześniej, przejazd wszystkiego, co jedzie z Ukrainy, co jest związane z żywnością. Tylko wtedy spowoduje to złość i zastanowienie się polityków ukraińskich, o co tak naprawdę chodzi. I dziwi mi, dziwią mnie komentarze polityków ukraińskich, że oni mówią o ukraińskich rolnikach. Nie mówią o ukraińskich rolnikach, oni mówią o oligarchach z zachodu, którzy. Robią swoje interesy na Ukrainie i politycy ukraińscy widać, że siedzą głęboko w temacie, że z takimi wypowiedziami dotyczące tego, że Polacy będą mordować ukraińskich kierowców, no to przypomina się Wołyń, tak? Chyba że wychodzi na to, że ktoś chce, aby historia zatoczyła koło, bo Wołyń jest ciągle kwestią wrażliwą, drażliwą. No i niestety do dnia dzisiejszego ona chyba też ze strony ukraińskiej no, nie została do końca e, rozliczona, więc w ogóle. w ogóle nie została rozliczona, więc pytam się po co są wypowiedzi tych polityków? Albo działają w interesie własnego narodu, własnych mieszkańców, albo chcą doprowadzić do konfliktu e, z Polakami i ja uważam, że taki jest właśnie cel zachodu odnośnie tych słów. Słowa wiceministra gospodarki Ukrainy Tarasa Kaczki Jedyne, co może teraz uratować sytuację, to zniesienie wszystkich blokad i zapewnienie bezpieczeństwa ukraińskich towarów w Polsce. W przeciwnym razie jutro Rafał Mekler i jego banda zaczną zabijać Ukraińców za to, że są Ukraińcami. Niestety nie jest to spekulacja. Brak reakcji władz polskich w sprawie zniszczonego ładunku doprowadzi do nasilenia ksenofobii i przemocy politycznej. Jeszcze miesiąc temu Polska. Wspomniała o morderstwie prezydenta Gdańska na tle nienawiści politycznej. Teraz mamy kolejną eskalację przemocy na wspólnej granicy. Gdzie wiceminister Teraz Kaczka widzi tą eskalację tej przemocy? Należałoby jego zapytać, czy to, że polscy rolnicy protestują i bronią się przed napływem towarów od zagranicznych oligarchów uprawiających ziemię na Ukrainie, nie ukraińskich rolników, bronią swojego biznesu, swoich rodzin. Czy dla niego to jest początek mordowania Ukraińców? No, myślę słowa, głęboko nie na miejscu, zwłaszcza za to wszystko, co na początku wojny się wydarzyło. No ale niestety, z przykrością muszę powiedzieć, że no, pan Zołoński gra chyba rolę swojego życia, to gra to, co grał na początku i z czego się wywodzi. I dzisiaj, dzisiaj w polskim Sejmie również jest taki aktor, pan marszałek, który również robi cyrk cyrk z rządu polskiego. Wiemy, co robił wcześniej, i pan Zełański, no niestety, nie chce rozmawiać. Widzimy to jasno, że pan Zełański nie chce rozmawiać z Polską, czyli luty 2022 roku już przestał istnieć w ich głowach. I to jest coś niebywałego, tak? Więc wszyscy już zapomnieli o tej sytuacji, która się wydarzyła. To, co zrobili Polacy, jak zachowywali się wtedy, Niemcy zachowały się, zachód Europy jak się zachowywał, czyli ukraińscy politycy dzisiaj już zapomnieli o tym. Czyli, czyli to wojna pokazuje, że ta wojna jest ułożona od samego początku. Im dłuższe prowadzenie wojny w Ukrai na Ukrainie, tym większe wymordowanie mieszkańców Ukraini Ukrainy i pozostawiania tego miejsca na, nie wiem, na sprowadzenie kogoś innego. Bo takie słowa dzisiaj są głęboko nie na miejscu i dzisiaj Ukraina przede wszystkim powinna swojego partnera handlowego szukać w Polsce, przede wszystkim w Polsce. I my mając dostęp do Morza Bałtyckiego, oni z drugiej strony do Morza Czarnego, powinniśmy te interesy nasze łączyć. Ale widzimy, że pan Zełański czy pan Kaczka no, są ewidentnie już pod butem zachodnich koncernów które powodują właśnie wypowiedzi tych polityków, bo to nie są wypowiedzi, uważam, Ale to taka przypadkowe, wypowiedź przecież prowadzi do agresji. No więc, nie, nie ma w ogóle takiej sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej. Więc właśnie o tym mówię. No, jeśli pan e, Kaczka porównuje wysypanie zboża z ciężarówki do początku e, rozpoczęcia mordowania ukraińskich kierowców przez Polaków, no to to jest e, paranoja z ich strony. Ale ja uważam, że to nie jest przypadkowa wypowiedź i tą wypowiedzią sterują również zachodnie koncerny, w których ludzie, pana Kaczki, mogą mieć również swoje udziały, tak? bo tak jak powiedziałem, my jako Polska i Ukraina powinniśmy być partnerami, ale gdyby w Europie powstało, powstała partnerstwo między Polsko-Ukraińskie i handel towarami, to stalibyśmy się potęgą w Europie. Tak? Doskonale o tym wiemy. Że Zachodow, Zachód do tego nie może dopuścić. Dlatego, tak jak mówiłem na początku, Polska, jako państwo, jako rząd i firmy, czy to państwowe, nie mają swoich gruntów w Ukrainie. To nie, chodzi, nie chodziło o to, żeby te grunty posiadać i produkować żywność i przywozić ją tutaj, tylko chodziło o to, żebyśmy byli w miejscu, mieli, mieliśmy rynek zbytu, żeby to, co my wyprodukujemy, jeśli chodzi o nasiona, mogli tam sprzedać, bo na tym to polega. Produkujemy po to, żeby to można było sprzedać. My swoich produktów, nasiennych nie sprzedajemy na zachód, tylko musimy szukać nowych rynków. Wypowiedzi głęboko, głęboko nie na miejscu. Dziękujemy bardzo Panu za tą rozmowę. Życzymy powodzenia i namawiamy Państwa również do poparcia polskich rolników. Dziękuję bardzo Panu. Dziękujemy. Naszym gościem był Tomasz Ognisty, prowadził Piotr Zwiewka i Samuela Torkowska. Do widzenia. Do zobaczenia. Wydawnictwo, filmy, wszystkie nasze akcje są możliwe i powstają tylko dzięki Waszemu wsparciu. Możecie nas wspierać na portalu Patronite, czy możecie zostać naszymi patronami, dobroczyńcami i nas wspomagać tam wszystko, co Wy przeczytacie. Możecie też od, odwiedzając moją stronę www.gadowski-witold.pl wpłacać bezpośrednio, tam jest zakładka. Mówiąca o wsparciu, to ma dwojaką wartość. Po pierwsze, niebagatelną wartość finansową, ponieważ nie bierzemy od nikogo pieniędzy i musimy się sami utrzymywać i za zebrane pieniądze czynić nasze produkcje. A po drugie, daje nam to realne wsparcie duchowe: dlatego że jeżeli ktoś poświęca swoje pieniądze, zadaje sobie trud, żeby nam wpłacić. To znaczy, że nas rzeczywiście popiera, nie tylko klepie po plecach i mówi fajnie, fajnie, ale włącza się w naszą społeczność. Zapraszam do tworzenia Wyspy Wolności, która dzięki Wam może się rozrastać.